Ona wróciła, Geralt. Po tylu latach. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Wiedźmin 3, Dziki Gon. No i jak mówiłem, będziemy fabułę tutaj dalej kontynuować. A widzimy, mamy trzecią w nocy. Niebo pogodne. Wstaje świt, a my lecimy po Umę. Czy był jakiś szlak, nie wiem czego. Dziwne to było. Przylegowanie, ale no... Aha. Niedefragmentowany dysk, proszę, to jest. I chyba nie podkręciłem karty, ale to nieważne. Nie no, serio, coś dziwne jest. 42 FPS? Nie, może za chwilę już się to naprawi. Ale raczej nie. Samo z siebie nigdy się nie naprawia. Dobra, lecimy do sierżanta, bo to on teraz tutaj sprawuje władzę. Baron wyjechał razem ze swoją żoną. Tutaj kiedyś na chora, czy też tak? I sierż. Mam sprawę. No. Przychodzę zabrać Umę. Musisz poprosić barona o zgodę, a tak się składa, że go nie ma. Nie będę o nic prosić, oznajmiam. Możesz spróbować mi przeszkodzić. Ale to byłby błąd, śmiertelny błąd. Myślisz, że się ciebie boję? Powinieneś. Dobra. Nie będę przelewać krwi z powodu jakiegoś ułomka. Idź do stajennego. Wyda ci go. I szerokiej drogi. Sorry. Pięknie, dziękuję. Chcesz to podgłośniłem dźwięki ogólne? Wszystkie efekty to jest mniejsze. Żeby jakieś ogólne. O jeden punkt to tak efekty od was mniejsze. Żeby po prostu nie zagłuszało, bo to są naprawdę głośne efekty. Czyli idziemy do stajennego. Który jest najprawdopodobniej ten, tak. Zabieram Brzydala. Nie ma takiej... Sierżant Ardal zezwolił. A przywieziecie go z powrotem? Nudno bez niego będzie. No, raczej nie. Znajdźcie sobie inne rozrywki. Nie wiem, nałapcie żab i nawsadzajcie im słomek do życi. A co? Wiedźminy tak się bawią? Nie chcesz, żebym ci pokazał, jak się bawią. Otwieraj drzwi. Już. Okej. Dobra. O, już ekspy. Cześć, mały. To jest płotka. Zawiezie nas do Kermoren. Widzę, że jakiś rozumny, rozumie. No, chodź. To jednak chyba to jest naprawdę dobrze, że jest to zaczarowany, nie? Postać powiedziała, że nie może mówić, ale widzę, że coś rozumie. Ma w ręce. To jest zabawka? Nie wiem. Co do? Dość już wygłupów. Jedziemy. Chciał chyba sobie zjeść szczurka. Więc jedziemy do zimy zdać raport tej władcy. Ty no serio, coś jest nie tak, ale nieważne. Na kolejny odcinku będzie ok. Powinno. Jeśli nie będę nagrywać tego po kolei. Więc jedziemy. Zdaje się, że mamy gości. Nilfgaardzki koń bojowy. Nie jest fajnie. Chyba, że to po nas przyjechali, ale zobaczmy. Czego chcecie? Cesarz jest z ciebie niezadowolony. To powinien poprosić o pomoc kogoś innego. Cesarz nie będzie prosił. Ani ciebie, ani nikogo innego. Jedziesz z nami do Wyzimy. Jesteś pewien? Nawet nie próbuj. Dobra, prowadź.
No to jednak jedziemy do wyzimy. No chyba Geralt tam zmierzał. No i tak obiecał Yennefer. Okej, mamy wyzimę. O, serio coś ciężko wchodzi, a teraz lokacje będą, no, przebywane troszeczkę. No i zobaczmy, co tutaj będziemy musieli zrobić. No, taka przerywnik, można powiedzieć. W drodze do Kaimora. Trzecia armia weźmie Banglen od zachodu. Za pozwoleniem, wasza wysokość. Wywiad donosi, że załoga Banglean składa się głównie z najemników. Przekupstwo? Obędzie się bez strat w ludziach. I szybciej. Wydaj stosowne rozkazy, a potem wypływaj. Niezwłocznie. Wasza cesarska mość, Yennefer. Ten też coś powoli. Nie ściągnąłem cię tu, żeby wymieniać grzeczności. Złóż meldunek. No dobra, złóżmy mu. Jak wasza wysokość sobie życzy? Kłócić się. Ten człowiek jest kluczem do odnalezienia Ciri. Daję ci 3 świeże tropy. Oferuję pomoc wywiadu i nadwornej czarodziejki. A ty zamiast córki przywozisz mi jakąś... Ja na jakąś zabawkę tam przypaście. Lepiej dla ciebie, żeby to nie był koniec raportu. Słuchaj, szukam igły w stogu siana i to igły, która w dowolnym momencie potrafi się... To trudne, tak, zdaję sobie sprawę. I co z tego? Posłuchaj. Rządzę największym państwem, jakie widział świat. Prowadzę wojnę z północą, dowodząc dziesiątkami tysięcy żołnierzy. I w domu z korporacjami i szlachtą, które chcą wysadzić mnie z tronu. Więc nie żal się, że coś jest trudne, bo nie robi to na mnie wrażenia. Prześledziłem te 3 tropy, o których mówiłeś. Ciri pojawiła się wpierw na Skellige razem z pewnym elfim czarodziejem. A o tym więcej wie Yen. Wyśledził ich tam dziki Gon. Musieli uciekać do Velen. Tam ich ścieżki się rozeszły. Ciri była jakiś czas u barona, lokalnego watażki, który... Znam swoich lenników. Który pokierował ją do Nowigradu. Ciri wdała się w zatargi z półświatkiem, więc wróciła na Skellige. Tam spotkała swojego towarzysza. I dziki Gon. Musieli razem uciekać na morze. A następnego dnia ich łodzią przybił do brzegu on. Cóż, na wiele mi się ta wiedza nie zda. Ale przynajmniej wiem, że nie marnowaliście czasu. Właśnie, nie wiem, czy ja wam mówiłem, że oni, tak właśnie, ja wam mówiłem, że było Skellige, Velen i Nowigrad. To wam na pewno mówiłem, ale nie wiem, czy mówiłem wam, że właśnie jeszcze było Skellige później. Więc tutaj mamy też fajnie potwierdzone tutaj. Nie wiem, czy wam to mówiłem, że później jeszcze było Skellige. Na pewno mówiłem wam też wcześniej, co mówiłem przed chwilą. Ale tak, ta pokraka może być twoją córką. Ciało Umy jest wytworem klątwy i kogoś w sobie skrywa. Umiesz odczynić to zaklęcie? Cóż, zrobiłam już szeroką kwerendę. Ale musiałabym znać formułę, której użyto, a to... Wafeil Elaine Kedmilfoli. Gledivdorn Eptenaid. Bundro Itne Iahus. Wiem od Jaskra. Ciri z nim o tym rozmawiała. Chociaż raz mnie pozytywnie zaskoczyłeś. Yennefer, ponawiam pytanie. Tak. Chyba. Ale muszę... Szczegóły mnie nie interesują. Geralt, wiele nie zdziałałeś, ale i tak więcej niż nieudacznicy z mojego wywiadu. Oto pół umówionej nagrody. Drugie pół dostaniesz, kiedy przyprowadzisz mi Ciri. No i on chyba tutaj... Okej. Nie liczyłbym na to. Właśnie. To nie była prośba, Geralt, tylko polecenie. I dobrze ci radzę. Nie lekceważ go. Sorry, ale ci audiencję nie przekonałem. Audiencję uważam za skończoną. Żegnam.
Uważamy, że właśnie będziemy mieli dość mocny wybór, to naprawdę będzie o zakończeniu świadczyć. Czy właśnie tutaj ją przyprowadzimy, czy zostaje z nami. Ja jej raczej nie chcę przyprowadzać, ale zobaczymy, co się zmieni jeszcze. Dzięki za wsparcie. A co się stało z twoim słynnym ciętym humorem? Byłaś pokorna jak studentka Aretuzy na kolokwium rektora. Po prostu wiem, kiedy mogę sobie pozwolić, a kiedy lepiej położyć po sobie uszy. W przeciwieństwie do niektórych. A, już rozumiem. Czyli jesteś złośliwa wobec mnie, bo jestem tylko prostym wiedźminem, a... Naprawdę, Geralt? Teraz chcesz o tym rozmawiać? Pokłócimy się przy innej okazji. Geralt, i w sali, która ma mniej uszu. Najlepszy wiedźmin, jaki znał świat. Tylko on przeszedł próbę trach i najprostszym wiedźminem nie. No dobrze, to jak możemy odczynić klątwę umy? Musimy zabrać go do Kaer Morhen. A i Geralt, wybacz, ale nie dam rady cię przenieść z umą i płotką, więc... Nie ma sprawy, pojadę konno. Nigdy nie lubiłem teleportów. Uważaj na siebie. Fajnie. Zaczekaj. Proszę. Może lepiej, żebyś ty go zatrzymała. Racja. Jadę. Chyba idziesz, ale... Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest... Dalej będzie kontynuacja tego już. Najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. I tutaj by się kończyło. Klątwę należało zdjąć, więc Geralt zabrał umę w miejsce, w którym żyli najwięksi specjaliści od złych uroków. Do wiedźmińskiej twierdzy Kaer Morhen. Właśnie klątwę należało zdjąć, to właśnie odtąd się to zaczyna. Więc witam w Kaer Morhen. Z chwilę zobaczymy, niech się jeszcze wczyta. Mamy Kaer Morhen. Jedzie Geralt. Z tym trofeum z Leszego. Oczywiście uma. I płotka. Wow! No nieźle. Co tu miał być? Wow. No to... Widłogony pod samym zamkiem? Chłopaki sobie odpuścili. Okej. Okay. Co nam Geralt powiedział. I mamy Kaer Morhen. Jeśli ktoś grał w pierwszą część, to można porównywać. A ten zamek z trzeciej właśnie do pierwszej. Ale jednak w trzeciej części mamy cały zamek. Tam nie mieliśmy całego. Oczywiście to jest nowsza technologia. Gra roku musi robić swoje. Kogo wiatr niesie? Długo cię tu nie było. Za długo. Okej. Jak podróż? Poza tym, że przeleciał mi nad głową widłogon? No spokojnie. Tylko pasażer się wiercił. No właśnie. Niech nam się przyjrze. Liczne deformacje oczy, uszy, nozdrza. Zajęcza warga. A czy... No już, już, spokojnie. Cholera, Yennefer miała rację. Piękny to on nie jest. Sam też nie wyglądasz za dobrze. Gdzie się tak ubabrałeś? Co? O tym mówisz. Mieszałem wapno na zaprawę. Trzeba połatać mury, zanim się rozlecą do reszty. Sporo roboty. Zwłaszcza dla jednej osoby. Lambert i Eskel nie pomagają? Nie. Yennefer znalazła im pilniejsze zajęcia. Okej, to ona już jest. Yen już jest? Jest, a jakże. Oho, pokłóciliście się. Geralt, ja rozumiem, że to kobieta, no, jak to się teraz mówi, wyemancypowana. Ale czy maniery jej nie obowiązują? Teleportowała się i żadnego witajcie, tylko od razu będziemy odczyniać klątwę. Trzeba zrobić to i to. Eskel, Lambert, ruchy. A potem poszła do komnaty gościnnej i wywaliła łóżko na dziedziniec. Okay. No dobra. A co z łóżkiem? Ja się dowiemy. Też bym chciał wiedzieć. Jak to, nie wytłumaczyła wam?
Powiedziała, czego potrzebuje do odczynienia klątwy. Ale jak chce to zrobić, już nie. Mimo próśb. Podejrzane, czy na pewno ma jakieś... No pewnie powody, jak zwykle. Na pewno ma jakieś powody. Co najmniej jeden. Coś sobie postanowiła i nie chce, żebyśmy przeszkadzali. No właśnie. Dobra, o tym łóżku teraz się dowiedzmy coś. To było dobre łóżko. To samo jej powiedziałem. Solidna dębowa rama, puchowy materac. Triss zawsze mówiła, że... A, pewnie o to poszło. No, to masz już pewnie wytłumaczenie. Tak. Albo naprawdę nie lubi dębowych mebli. No właśnie. Raczej tutaj Triss bym obstawiał, więc idziemy dalej. No dobra, to gdzie są wszyscy? Eskel poluje na widłogony. I tak trzeba je wytępić, nim się namnożą. A że Yennefer chce z nich destylować jakieś składniki, jak to mówią, dwie pieczenie na jednym ogniu. Lambert jest jeszcze w zamku. Zbiera się w góry, żeby napełnić filakterium energią żywiołów. A Yen? Rozkłada megaskop. Chciała mnie zagonić do pomocy. Miałem biegać z jakimś pikającym ustrojstwem, szukać czegoś. Ale za stary jestem na takie głupoty. Pójdę się z nią przywitać. Dobrze. Tylko nie spodziewaj się, że ci się rzuci na szyję. Okej. Więc tak, musimy porozmawiać z różnymi osobami. Na początek właśnie nie nawet, bo jest najbliżej. Zobaczmy, jak tutaj się... Tak, tutaj w trzech miejscach są. Nie, tutaj jest najbliżej. Eskel jest najbliżej. Jak to, tak się prezentuje, oto... Tutaj to dwa znaki zapytania tylko? Naprawdę? Tylko tutaj idzie z drugi, tutaj. Ej, no mi się wydawało, że było więcej, ale na pewno będziemy to zwiedzać. Nie, na pewno było więcej. Dobra, pomóżmy Eskelowi, tak? Polowanie na widłogony jednak będzie lepsze. Chciałbym to i tak w tym odcinku wszystko zakończyć, więc... Później będziemy to zwiedzać. O, on nawet ma imię. Możemy porozmawiać? Szukam Ciri. Popielate włosy, blizna na policzku. Widziałeś ją? Ja nam nic nie powiem. Jak mogę ci pomóc? Chyba nie wie. Myślisz, że uniwersalia istnieją jako istota konkretnych rzeczy, czy są tylko wytworem umysłu? Chyba nie zrozumiałem. Też tak myślę. Geralt. Też go chyba nie zrozumiał. Bywaj. Dobra, w Kaer-Morhen już byliśmy. Kiedyś. Dobra, teraz tędy mamy wyjście i tutaj mamy... Dobra, Eskel. Odnajdź Eskela. To gdzie jest ten Eskel? Okej, czyli... A żeby co? Widłogon? Dobrze, wykonajmy to zadanie oczywiście. A żeby widłogona zwabić. Zakłócenie i ostać na prośba. To są właśnie te zadania. Będę po prostu tędy szedł. Dobra, a żeby widłogona z... Ten? To pewnie ślady Eskela. Nikt inny ostatnio nie wyjeżdżał z zamku. Jadasz, no to ciśniemy po śladach. Zobacz, a to się fajnie prezentuje. Wezmę tak, bo wam wyłączę. Byliśmy na górze, czekać. Zaraz gdzieś stanę, tak. Jeszcze dojdźmy gdzieś. Dobra. Tak się oto prezentuje Kaer-Morhen. Mamy tą twierdzę. Kaer-Morhen. Taka dolinka, można powiedzieć. Fajnie tutaj jest. Ok, mamy zapis, więc spokojnie. O. Jakiś wózek, nie wiadomo co to jest. Ok, i dobra, ślady są. Zdałem, że się gdzieś nie ma, pogubiły. Teraz nie widzę, dobra, widzę.
Ja jak nie widzę, to po prostu idę po tym okręgu i tam szukam. Na mapie i tędy zszedł i tutaj chyba powinien być za chwilę. Co to jest za kwiatki? Aha, ja skurczę ziele, no to mi się nie przyda zbytnio. I chyba mamy gdzieś tu Eskela. Czy ja sprzedałem? Właśnie, mam sprzedać. A nie, nie mam tych broni zbyt dużo. Okej. Czy tutaj się ślady kończy? O nie, jeszcze idę tam dalej. O, tam chyba jest, bo widać kona. Jest już na polowaniu nawet. Tutaj już jesteśmy. Przyjmij sobie rzeczką tutaj. No, nie jest to jakieś mocno długie, powiem wam szczerze. Gdzieś daleko mocno to nie jest. Wielka mapa, nie? Tutaj to chyba nic nie będzie. Nie, będzie, będzie, będzie. Jedna, będą fajne rzeczy. Tutaj będzie fajna rzecz. Tutaj też to w ogóle zadania będą. No i jeszcze tak, chciałem mieczyk zobaczyć. Okej. Dwa sloty ulepszeń, ale jednak słaby jest. Czy tędy jakoś? Chyba tam idzie. No raczej. To jego koń. Jak on się nazywał? Wojsiłek. Piękne zwierzę. Eskel rozbił obóz. Chyba zakładał, że długo go nie będzie. Okej, okay, ulepszono, ale przeciw trako idę dwie sztuki. Ślady stóp i kozich kopyt, ciekawe. Kozich kopyt? Kamienie i ślad się urywa, świetnie. Może pokieruje się węchem. Eskela nie wyczuje za to ta koza. Tylko trzeba czegoś, co nią pachnie. Dobra, o to chyba jest. Kawałki obłupanej kory. Wygląda na to, że koza Eskela ocierała się o to drzewo. Kłak sierści. O, ale capi. Okej. Okay. Dobra, chodźcie tutaj wilce. No, na hita są tak naprawdę. Te wilki będą. Nie będzie jakiś gniazd potworów. Nie będą mnie zapytywały, jedno chyba jest. O, mamy tą kozę chyba już zaznaczoną nawet. No proszę, ślady Eskela. Miałem nosa. Dobra, idę ze śladami. Dwie strony? Nie. Dobra. Sama się nie przywiązała. To miała być przynęta na widłogon, ale widzę, że na wiedźminów też działa. Okej. A żeby widłogona zwabić, do palika kozę powrozem przywiąż i wśród listowia czym prędzej skryj się. Bestiariusz brata Adalberta, strona 82. Widzę, że pamięć wciąż dobra, mimo lat. Masz tyle lat, co ja, cwaniaku. Tylko ta siwizna postarza. Okej. Dobrze cię wreszcie widzieć. Ciebie też. Ciebie też. Jak leci? Po staremu. Od utopca do utopca. To wszystko? Jestem prostym wiedźminem. Nie walczę ze smokami, nie bratam się z królami, ani nie sypiam z czarodziejkami. Nie to, co niektórzy. Okej. No dobra. Wierz mi, nie ma czego zazdrościć. Racja. Zapijanie kawioru szampanem to musi być ciężka praca. Cii, słyszałeś? Leci. O. Więc musimy powalczyć sobie, który to jest poziom. 13 poziom. O, nie działa ta petarda na niego. Lecie, spółka, żeby szybciej pokonać. Zrywa się! Po skrzydła go! Co, po skrzydła? A, musimy po prostu gonić go.
Właśnie tak myślałem, że będziemy musieli go gonić. Co kuszę mam? Oj, nie ten przycisk. No dobra, i tam jest gdzieś. Mocno krwawi. I to z jakiejś tętnicy, bo jucha jasna. Daleko już nie zaleci. No, Geralt zna się. Nie bałeś się zostawić konia tam na dole? Widłogon mógł zapalować na niego. Tam. Wojsiłek to koń bojowy pełnej kedwańskiej krwi. Dałby radę. Mówiłem ci, skąd go mam? Nie, chyba nie. Raz uratowałem takiego rycerzyka. Wiesz, las, noc, wilki. Taki tam standard. Powiedziałem, dasz, co w domu zastaniesz. No i dziecka nie było, ale akurat klacz mu się oźrebiła. Eskel to wylądował i siłę. To niezbyt związani mocą przeznaczenia. Urzekająca historia. Idą se łowiecki, idą se pyrcią. Juchasa nie widno i nosłki zbyrcą. Wygląda na to, że się zbiało zajrza. I dobrze. I to jest... Stąd już nie ucieknie. Pilot, chyba. Co nie może być wilk. Warto się rozglądać jednak. Ma tutaj być wilk. Ja wolę się rozglądać jednak. Dobra, włączam już światło. Okej, jeszcze tam dalej. Tu coś jest. Pewnie wilk, z wilka zbroja będzie na samym końcu. Zbroja. Chyba zbroja wilka są. Te itemy. Jak nie, to szkoda, ale... Wilka wam pokażę na pewno. Chyba go widzę. O, dobrego. Tylko lekkie ataki mogę jednak. Ale to nie szkodzi. Już pokonany. Okej. Okay. No dobra, zbierz płynu rdzeniowego i zbierajmy się stąd. Tnij z tyłu, tuż pod czaszką. Nie mówiła. Co ty nie powiesz? Chcesz mi jeszcze pokazać, którą stroną noża mam ciąć? Tą ostrą. No pośpiesz się. To, że nawet zripostował. Do Kermoren, to poczekaj. Właśnie. Ulepszone rękawice. Ale to są ulepszenia, ej, jak to zwykłe. Gdzie? W którą stronę mam wracać? Chyba w tą. Ten, przeszliśmy jednak. Co? Eskel, czekaj tam, nie? Się muszę porozglądać, czy tutaj dalej niczego nie ma. Nie ma, dobra, idziemy. Więc mam ulepszone rękawice, więc niskiego cechu. Wilka, czyli z tego, co Geralt należy. Rękawice to były, tak? Chyba rękawice, więc rękawice są gdzieś na dole. Dobra, ulepszone rękawice, witamskie cechu wilka. No, ulepszone są troszeczkę słabsze niż te nasze, to teraz mamy kota. Ale to są jednak na niższy poziom. To jest 14 poziom zwykły jest wilka, a kot jest na 17. Tędy jakoś. Ze sklep chyba nie wracamy, nie? Albo? Chyba się przejedziemy razem. Słuchaj, co powiesz na mały wyścig? O. Sprawdzilibyśmy, kto jest szybszy, Wojsiłek czy Płotka. No i kto jest lepszym jeźdźcem. O, ten... Wyzwanie żadne, bo prześcignąłbym cię nawet na kulawej świni. Ale czemu by nie? Sam jesteś kulawa świnia. Kto pierwszy w Kermoren, ten lepszy. Okej. Okay. No, drogę nawet mamy. Czy taki zwykły wyścig. Dobra. Ciśniemy. Okej, wyprzedzony. Jedź, Płotka. Co ty Płotka żeś zrobiła? Tutaj za mocny skręt był i troszeczkę się nie udało. Dobra, ale nie ma problemu go wyścignąć. Już zaraz będziemy szybko tutaj przez rzekę przejeżdżać. Za chwilę będziemy. Naprawdę.
Żebyś karku nie skręcił! Okej. Nie wiem, czy zdążę na pełnej wytrzymałości, ale jak nawet nie zdążę, to przynajmniej kawałek sobie podjedziemy bez wytrzymałości. I damy radę. No naprawdę, nie wiem, czy zdążę. Prawie. Okej. Tutaj w środku jest to. O, dałem radę. W ostatniej chwili przyspieszyłem i dało radę chyba. Ale raczej tak. No wreszcie. Długo kazałeś na siebie czekać. Siodło mi się zsuwało. Złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. Sam jesteś baletnica, ale taka, co cholernie dobrze jeździ konno. Należy ci się jakaś nagroda. Daj spokój, nic od ciebie nie wezmę. Najwyżej postawisz mi kolejkę przy jakiejś okazji. Dobra, tak się umówmy. Okej. Mogliśmy coś tam dostać, ale nieważne. Więc co, w kolejnym odcinku nie będzie fabuły. Albo będzie. Fabuła, no to co? Lambert? Może krąg żywiołów to na kolejny odcinek, bo będzie dość fajnie. Więc co, mam 30 minut. Zobaczmy coś, ja coś chcę zobaczyć. Szukiwania, rysunek szkoły wilka. Gdzie są wilce? Tutaj jest pierwsze, coś. A, tylko jedno jest. To wiecie co, może tego wilka zdobyć? Nie! Co ty zrobiłeś? Nie miałeś wyskakiwać. No to żeś teraz tak troszeczkę... Kiedy płyniesz łódką, możesz użyć opcji szybkiej podróży, korzystając z mapy świata. Da się, właśnie jak w łódkę wsiądziecie, to możecie do portu. Jakby się tak udać. Więc dobra. Muszę zdanie to zaznaczyć. Szkoda, że się nie zaznaczy samo. Więc tutaj zakłócenia to z... będzie z... Sinefer. Okej, więc tutaj... szukaj wieży sygnałowej nieopodal ruin. On tam jest na górze, ja pierdolę. Właśnie. Aż myślałem, że to gdzieś na górze jest. I teraz tak. Jak jest na górze, to musimy tam jakoś wjechać. Może tędy by się dało radę przyjechać. Jakoś tam dalej. Nie wydaje się. Z tamtej strony. Nie wiem, musimy tam wjechać. Zobaczmy mapę. Ogarnijmy mapę. Będzie spokój. Tędy powinno w sumie dać radę. No tędy to nie za bardzo, ale... Teraz spróbujmy w tamtędy jednak. Jecie, chcę to... Jakiś szybko ten film będzie. A nie chcę po prostu... O. Nie chcę po prostu w kolejnym odcinku tego robić. Ktoś troszeczkę mi nie dola. Musimy jakoś tędy pojechać. Jednak. No chyba, że tędy będzie przejechać dalej. Zobaczmy, jak to ta droga prowadzi. No tak, teoretycznie tędy przez nas byś dał radę. No już, już. Więc pojedźmy tędy, spróbujmy przynajmniej. A, tutaj już nawet jest przejazd. O, to widzicie, na tym musisz daleko jechać. Naprzód! To jest dość fajne zadanie, krótkie. Nie ma jakieś... nietrudne jakieś... Bydlaku. Nie wygląda jak niedźwiedź. No ale nieważne. Chyba twórcy nie przewidzieli, że tutaj będzie jechał Geralt ten. Dobra, i jedziemy do tej wieży. Tempo, tempo! Dobra. I za chwilę będzie gdzieś. Okej. Okay. Chowaj miecz, Geralt, się pokaleczysz. No, surferze jeden. Okej, to możemy sobie zdjąć. Tutaj mamy oczywiście ten schowaj, więc fajnie. Łodka, blokuj mnie. Ode. Okej. Czy tak to nie miało być? Stara wieża sygnałowa. Jeszcze trochę i całkiem się rozleci. Oj, bardzo dobrze. Nie będzie problemu. Z nią później. Tak to musicie ją pewnie naprawiać czy coś. Ouu. Czy to jakiś teleport? Okay, jakiś dobry miecz chyba. Dalej, weź teraz poszukaj czegoś. Czy to musi być jakieś skrzynia czy coś. Z tymi itemami.
mamy wyjście teraz. Tutaj raczej nie. Tutaj zjedzie nam. A tutaj raczej też nie wejdziemy. On nie ma szans, więc jeśli może na górze będzie. Wiecie, przyzwyczajenie, że to gdzieś tutaj właśnie na dole. No ale jednak to DLC. No, na pewno na górze. O, jest tutaj. Uuu. A jednak nie. Dobra, przeczytaj notatkę. Nie ma się ekwipunek otwiera, czyli da się na pewno jakimś przyciskiem otworzyć ekwipunek. H to karty, G to glosariusz. God zadania, ok, warto jeść. K postać, L mikstury, P O O. Ok, pod I mamy tutaj to. Szczerze powiedziawszy, jakbyście się udali tutaj wcześniej, nie mieli po prostu, no, to by było dobre nawet. Dobra, czyli pod O mamy to. Nie, pod I mamy. Warto wiedzieć, może będę skrót kreatorów używać. No dobra, żeby sobie dalej przeczytać. Warto się tu rozejrzeć. Tutaj, okej, okay, czyli mamy tutaj mechanizm teleportujący, bo w tym tekście było. Trzeba mechanizm teleportujący naprawić. Tam już dalej nic nie ma. Nie! No ej, no Geralt! Wow! Fajny efekt. Nigdy nie widziałem takiego efektu właśnie, jakby coś. Teraz badajmy. Portal. Brakuje ogniwa zasilającego. Powinienem się tu rozejrzeć. Tutaj mamy ogniwo. Ogniwo zasilające portal. Nie działa. Może da się je naładować którymś z znaków. No, Ardem. Okej, okay, czyli znajdź brakujący kryształ. Gdzieś tam. Chyba tutaj będzie po prostu. Tędy przejść. Musimy jednak mieć te ogniwo. Na górze chyba było. No, nie wiem, gdzieś było na pewno. Nie, ewidentnie tutaj. Okej, jest. O, takie skradanie. Kurde. Okej, musimy zamontować. Nie będę już tych zadań przechodzić. Po co? Dobra, czyli tak, jedno montujemy. No dobra, teraz trzeba go jakoś uruchomić. No art. Nie trafiłem? Teleport się otworzył, ale wygląda na niestabilny. Najwyraźniej jedno ogniwo to za mało. No i dobra. Mamy dwa ogniwa. Ja jakby coś... Dobra. Zasięg kryształ z znakiem art. Ej, no co zrobiłem? Aha, chyba dwa razy trzeba. Tak, dwa razy trzeba. Działa. To by pomyślał. No to hop, siup. I dziup. Jesteśmy. Okej, gdzie jesteśmy? Dobra, widzę już skrzynkę. A, jesteśmy pod tą wieżą. Tutaj jest skrzynia właśnie. Pod tą wieżą. Ouuu. Popiór 26 poziom. No, chyba do 17 tutaj nie powiedziałaś, popiorze. Dobra, weźmy to szybciej będzie. Albo, no ale to z Birdem poszło. Okej, okay, mamy już rzeczy. Musimy przeszukać bastion i zrujnowaną strażnicę. Okej, okay, czyli co my tu mamy? Zbroja wielkiego cechownika, buty, rękawice i spodnie. I oczywiście notatka. Teraz tak, jak stąd zejść? Właśnie tak, myślałem, że pod tutaj jest pod. Naprawdę ja nie wiem, jak stąd zejść. Tu nie ma żadnego przejścia. Nawet na ławce się zbugowało trochę. Dobra, przeczytaj ostatnie słowa Hieronymusa. Hieronymus. O. Dobra, i ten Hieronymus, co tutaj ma?
notatki napisane drżącą ręką. Zaatakował rozcieczony tłuszcza. Schowała rozcieczona tłuszcza. Tłum wdarł się do wieży. Oddali mi drogę po drugi kryształ. Odcięli mi drogę po drugi kryształ. Musiałem się ratować. Zdążyłem jedynie chwycić schemat uzbrojony uzbrojenia z szkoły Wilka. Może dzięki nim będę wystarczająco cenny dla Tarina, żeby zechciał mnie obronić. Nie przyszło mi walczyć z chłopami. Skoczyłem. Portal nie zadziałał. Jak podejrzewałem? Z jednym kryształem szansa była mała. Marła. Marna, kurde, nie wiem, co ja mam. Ale i tak większa niż w przypadku walki z setką żądnych krwi chłopów. Chyba mam złamany kręgosłup i pękniętą wątrobę uszkodzone. Nie mogę się ruszać. Tym płacę jeszcze jak chcę zejść. Ja naprawdę nie wiem. Mogę skakać, ale... Dobra, surfer. Dobra. Okej, okay, surfersko możemy dać radę. Ej, to nie jest tak aż źle. O, tędy mogliśmy wbijać do tej jaskini chyba. Albo nie. Nie, dobra. To już może coś. Jesteśmy na dole. Więc tak, musimy jeszcze miecze zdobyć. Będziemy w bastionie miecz. Ale to już spokojnie. W kolejnym odcinku też będzie fabuła. Tutaj będzie miecz. O, już się nawet ogarnę pensję. Chociaż może nie. Ale już lepiej na to. Dobra, nie będę tej płotki wołać. Więc w kolejnym odcinku nie wiem właśnie, czy się do bastionu nie uda, bo my będziemy jako poprzednio, żeby tutaj nie, to by naprawdę warto było się udać. Tam do bastionu, tutaj do bastionu. Tego by się przydało udać. Się fajnych rzeczy to wiem i tutaj. Tam to pod koniec. Tutaj to jeszcze szybko, ale w kolejnym odcinku będzie fabuła i zaczynamy od... Ostatnia próba to będzie później, ale na początek zakłócenia. Czyli udamy się do Yennefer, żeby naprawić ten megaskop. A więc w tym odcinku byłoby na tyle. Jak się podobało, wiecie co robić, nie mogę się coś wysłowić. A więc na razie, cześć, hej.